Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w Koty na Płoty, pracowni naszej autorskiej. Dzisiaj kolejny filmik, filmik wiedzowy. Dzisiaj pogadamy sobie o historii haftu kaszubskiego. Haftu, trudne słowo. Wydawałoby się, że proste. Dlaczego o tym opowiem? Ponieważ haft kaszubski jest bardzo popularnym wzorem, a jest popularnym od całkiem niedawna. Dzisiaj zagłębimy się, pogrzebiemy sobie trochę w historii, skąd to się wzięło, jak to się wzięło i czy z dziada, pradziada Kaszubi haftują. Zaczniemy sobie od tego, że tak naprawdę to, co Wam się w głowach pojawia, gdy ja mówię haft kaszubski, te wzory, które widzicie, to wcale nie są strasznie stare wzory. To nie są wzory, które są na tych, w tych rejonach od niepamiętnych czasów. To są całkiem nowe, wymyślone i zaproponowane jako ludowe wzornictwo. Od czego to się wszystko zaczęło? Zaczęło się, moi drodzy, od złotnic. Historia haftu na Kaszubach jest ściśle związana z klasztorami, z klasztorem Norbertanek w Żukowie i z klasztorem w Żarnowcu, tam haftowały benedyktynki. Siostry zakonne zarabiały w ten sposób, haftując szaty liturgiczne, obrusy, a także haftując czepce, takie czepce, o takie tutaj. To jest czepiec, słuchajcie, kaszubski. Czepiec kobiety zamężnej, ten, który, na który patrzycie, znajduje się w zbiorach Muzeum Miasta Gdyni. Takie czepce, to były czepce atłasowe, jaksamitne czepce, haftowane były złotymi i srebrnymi nićmi. Przez to były zwane złocienicami, melewetkami, złotomuco i mamota. To są takie nazwy, które funkcjonują w różnych rejonach Kaszub, właśnie takie czepce. Czepce mogły nosić tylko i wyłącznie kobiety zamężne i taki czepiec świadczył o statusie społecznym tej kobiety. To były bardzo, bardzo, bardzo drogie rzeczy. Taki czepiec miał wartość jednej krowy. Więc nie każdy mógł sobie pozwolić na taki złotem i srebrnym haftowany czepiec z pod rąk siostr klasztornych. Więc to była bardzo ekskluzywna rzecz, bardzo, no taka, no, powiedziałabym, z wysokiej półki. Kobiety, które miały niższy status społeczny, nie było ich stać na tak drogie akcesorium, nosiły czepce haftowane kolorowymi nićmi. A te, których nie było stać, nosiły czepce po prostu bez haftów. Natomiast mówimy tutaj o sztuce, która się rozwijała tylko i wyłącznie w tych dwóch ośrodkach klasztornych i była tworzona przez siostry klasztorne. Motywy, które się pojawiają na tych czepcach, są motywami charakterystycznymi dla tego regionu. Często pojawiają się tulipany, granaty, co tam jeszcze mieliśmy? Serca, rozety, to są takie najbardziej popularne, no i w listki wszystkiego, każdego rodzaju gałązki, które łączą te hafty w jedną całość. Takie złotnice do dziś są haftowane przez artystki kaszubskie i są współcześnie elementem stroju ludowego kaszubskiego. Haft złoty pojawia się już nie tylko na czepcach, ale także na innych elementach odzieży. To jest przykład, który już nie jest taki stary, to jest już XX wiek, bo słuchajcie, bo w 1834 roku nastąpiła kasacja klasztoru w Żukowie i siostry zakonne, te, które tam zostały na dożyciu, zaczęły uczyć panienki z okolicznych, z okolic, tak, z Żukowa, uczyły nowe pokolenia hafciarek, żeby tę tradycję haftu przekazywać. I to jest właśnie taki haft wykonany przez uczennice z klasztoru. Taką najbardziej znaną, najbardziej zdolną, najbardziej cenioną hafciarką była pani Marianna Okuniewska. I dzięki niej, dzięki jej talentowi, ten haft złocienicowy nie odszedł w zapomnienie i był kontynuowany i ta tradycja dalej się rozwijała. Natomiast jak widzicie,
to nie jest to, co u nas w głowach się pojawia jako haft kaszubski. Z haftem kaszubskim, takim sensu stricte, silnie związane jest małżeństwo Gulgowskich, Izydor i Teodora. To jest Teodora. To byli pasjonaci. Pan Izydor został wysłany do Wdzyc, bo był nauczycielem, tam na placówkę miał uczyć w szkole. W 1906 roku rozpoczęli takie odrodzenie rzemiosła lokalnego. Oni się bardzo interesowali lokalną kulturą, lokalnym rzemiosłem, zbierali, skupowali artefakty różnego rodzaju i także kupili chałupę. Chałupę, którą we Wdzydzach postawili, tworząc pierwsze na terenach Polski muzeum na otwartym powietrzu, czyli nie budynek, który gromadzi eksponaty, ale eksponaty stojące na zewnątrz. Pierwszy skansen, pierwsze muzeum tego typu i Teodora bardzo ze swoim zacięciem artystycznym bardzo pragnęła, żeby te wszystkie dziedziny rękodzielnicze, które zaniknęły w tych rejonach i no wiecie, rewolucja przemysłowa, rozwój techniki, to wszystko wypierało takie rzemiosło proste i oni sobie za taki punkt honoru postawili odrodzenie tych technik. Interesowało ich ceramika, interesowało ich tkactwo, plecionkarstwo. To były bardzo popularne dawniej techniki używane przez lokalnych mieszkańców, przez Kaszubów, no w takim zwykłym, codziennym życiu. No i między innymi haft. Teodora w tym odrodzeniu rzemiosła widziała możliwość zarobkowania dla lokalnych kobiet w okresie zimy. Grunty, ziemie w okolicach Wdzyc to są ziemie piaszczyste. Tam się niewiele rodzi zbóż, tam nie można jakichś bogatych upraw uprawiać. To był biedny rejon. I Teodora z Izydorem wymyślili, że dzięki odrodzeniu rzemiosła i zrobieniu z niego sztuki, którą można sprzedawać, trochę podniosą status zamożność tego rejonu, dadzą ludziom dodatkową pracę, gdzie można sobie zarobić, dorobić. I Teodora, bazując na eksponatach, które zgromadziła do tej pory, bazując na swoim zamiłowaniu do zdobnictwa kaszubskiego, które gromadziła w artefaktach, zaczęła rysować własne projekty wzorów kaszubskich. Najczęściej posiłkowała się właśnie tymi motywami czepcowymi, z czepców żukowskich i posiłkowała się malunkami na skrzyniach posagowych, na skrzyniach wiannych. I na tej bazie tworzyła rysunki, które stały się podwaliną do tego, co my obecnie znamy jako haft kaszubski. Stworzyła całą szkołę haftu, wykształciła, nauczyła mnóstwo hafciarek. Cały system polegał na tym, że Izydora rysowała wzory na tkaninach, a hafciarki po prostu to odwzorowywały. Stworzyła cały system wzorów, który w tej chwili nazywamy Szkołą Wdzycką. Jest to najbardziej bogata w ilość kolorów szkoła hafciarska kaszubska. Tu w Szkole Wdzyckiej hafty mogą mieć nawet do 17 wzorów. Najczęstszymi motywami są tulipany, słoneczka, granaty, serca. To są te motywy, które właśnie gdzieś tam w okolicach Kaszub były w tym wzornictwie ceramiczno-malarsko-snycerskim i hafciarskim czepcowym. I ona to zaadaptowała na haft kolorowy. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo, bardzo dużo kolorów. I mimo, że te wzory są takie charakterystyczne dla Kaszub, to jednak Wy, myśląc zapewne o hafcie kaszubskim, widzicie zupełnie przed oczami co innego, bo pewnie widzicie to. To jest najbardziej popularne, najbardziej znane, najbardziej rozpowszechniona szkoła haftu kaszubskiego. To jest szkoła żukowska i szkoła żukowska obrosła w największą taką powtarzalność, odwzorowanie. Bardzo dużo firm zajmuje się propagowaniem właśnie wzorów kaszubskich, korzystając z hafciarskiej szkoły żukowskiej. Właśnie powielając te wzory, ten wzór haftu. Czym on się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że składa się tylko i wyłącznie z 7 kolorów.
Mamy trzy odcienie niebieskiego, od granatu po jasny niebieski. Mamy żółty, zielony, czerwony i czarny. I to jest koniec, finito. Więcej kolorów tutaj nie znajdziecie. Szkoła Żukowska, słuchajcie, to uwaga, uwaga, też nie jest, że gdzieś tam sięgamy daleko, daleko. To jest 1935 rok, kiedy mamy dookreślone, doopowiedzane. I słuchajcie, teraz uwaga, taki plot twist, bo Szkołę Żukowską wypromowały dwie znakomite hafciarki, pani Jadwiga i pani Zofia Ptach. Kim były te dziewczyny? To były wnuczki pani Marianny Okuniewskiej, która uczyła się pod okiem żukowskich Norbertanek. Ciekawe, prawda? Zobaczcie, jak przekazywane. Pani Marianna była babcią sióstr Ptach, które tak bardzo włożyły swój ogromny potencjał, wkład właśnie w to, żeby rozwijać Szkołę Żukowską, żeby ten haft popularyzować, żeby to było cechą, takim charakterystycznym rękodziełem na tych rejonach. Kolejnym, ponieważ Kaszuby są duże i są różne rejony i w różnych rejonach ten haft różnie się rozwijał i powstały także inne szkoły. Powstała na przykład Szkoła Pucka. Szkoła Pucka jest, pochodzi z tego mniej więcej o samego okresu, co Szkoła Żukowska. Może troszeczkę młodsza jest. Tutaj mamy w Szkole Żukowskiej, zobaczcie, troszeczkę inne podejście. Mamy więcej takich elementów związanych z bliskością morza, bo Puck jest nad samiutkim Bałtykiem. Mamy elementy sieci, mamy elementy Mikołajka nadmorskiego, co my tu jeszcze mamy? Fale, bławatki, taki ten haf jest lżejszy, zobaczcie, taki bardziej, wystarczy porównać Żukowski, Pucki. Więcej zawijasów, więcej takich elementów lżejszych. I on był też inspirowany w dużej mierze tym, co robiły benedyktynki w Żarnowcu. Więc mamy też tutaj powrót do tego, tej tradycji hafciarskiej klapszy klasztornej i zaczerpnięcie paru motywów stamtąd. Siedem kolorów, tak jak w Szkole Żukowskiej. Fantastyczna sprawa. Kolejną szkołą popularną jest szkoła haftu Wejherowskiego. Szkoła Wejherowska charakteryzuje się innym balansem koloru. Tak jak w Szkole Żukowskiej mamy dużo niebieskiego i ten niebieski jest kolorem dominującym wśród tych siedmiu kolorów, tak w Szkole Wejherowskiej mamy więcej elementów czerwonych i żółtych. Pojawiają się też nowe elementy typu dalia, tu macie to jest to, co jest u góry, groszek, chryzantemy. Czyli mamy dodatkowe elementy kwieciste włączane w ten haft. Ten haft też ma taką swoją charakterystyczną budowę. Jak widzicie, tutaj bardzo jest we wszystkich tych haftach kaszubskich dbanie o to, żeby się łodygi nie przecinały. No i mamy coś takiego jak haft tucholski. Haft tucholski, co prawda Tuchola to już nie są Kaszuby, natomiast bardzo silnym wpływem Kaszub. Te wzory zostały zapożyczone, zaciągnięte w tamte rejony i haft tucholski jest o tyle charakterystyczny, że składa się aż z 11 kolorów. Powstał w latach 60. XX wieku, czyli zobaczcie, jest bardzo młodym haftem, biorąc pod uwagę historię ludzkości i historię rękodzieła ludowego. Lata 60. XX wieku, haft tucholski i 11 kolorów balansujących od żółci, poprzez bursztyny, pomarańcze, aż do brązów. Jest to trudny haft, bo trudne jest zbalansowanie tych kolorów i ustawienie ich tak, żeby to wszystko pięknie wyglądało. Natomiast no, bardzo się różni od tego, co my postrzegamy jako haft kaszubski. Ten haft najczęściej pojawia się na szarym płótnie lub też białym. Na kolorowym płótnie nie występuje. No i mamy, słuchajcie, czas płynie. Haft kaszubski zapoczątkowany tak naprawdę tak handlowo i popkulturowo przez Teodorę Gulgowską, rozwija się po wojnie bardzo, bardzo dynamicznie. Dzięki wsparciu państwa i cepeli hafciarki z Kaszub mogą zarabiać, mogą produkować
swoje hafty i sprzedawać je na całym świecie. No i słuchajcie, powstaje coś takiego jak Szkoła Słupska. Szkoła Słupska jest szkołą, która się inspiruje haftami kaszubskimi, tymi, gdzie bazą jest hafty Żukowski i Wdzycki. Ta szkoła hafciarska powstała w latach 90. XX wieku, czyli 25, 30, 30, 35 lat temu. Jest to taka, nie wiem, powiedziałabym, inspirowana, artystyczna wizja haftu. Bardzo lekka, bardzo taka miękka, plastyczna. Zobaczcie, taka bardziej rysunkowa niż taka odtąd dotąd. No i najnowszą szkołą hafty, słuchaj, która myślę, że skradnie serca równie mocno jak szkoła Żukowska i jak szkoła Wdzycka, bo jest to szkoła gdańska. Szkoła gdańska zaprojektowane zostały te wzory wymyślone przez panią Annę Konkol. Pani Anna Konkol była znakomitą, fantastyczną hafciarką, bardzo znaną na Kaszubach. Miała swój wkład w rozwój szkoły Żukowskiej i stworzyła na przełomie wieków XX i XXI coś takiego jak Szkołę Gdańską. Pokazała hafty Szkoły Gdańskiej w 2001 roku na dużym festiwalu hafciarskim. Szkoła Gdańska charakteryzuje się tym, że używa tylko i wyłącznie koloru niebieskiego. Tutaj te wszystkie hafty są takie bardziej uproszczone, linie są prostsze, motywy są prostsze. No i mamy ten taki monokolor, gdzie ta kolorystyka jest inspirowana ceramiką tutaj z Gdańska. Dlaczego? No, bo jest bardzo podobna, to jest ceramika holenderska, która była no, czymś normalnym i zwyczajnym w Gdańsku. Kafli z motywami malowanymi na niebiesko jest bardzo dużo, ponieważ Gdańsk był zawsze miastem otwartym na współpracę z Holandią. Byliśmy w Związku Miast Hanzeatyckich, więc tutaj te wpływy są bardzo silne, bardzo charakterystyczne. Bardzo dużo Holendrów mieszkało w Gdańsku i przenosiło swoją tradycję holenderską do Gdańska, i to zostało zaszczepione na tym gruncie. Niebieskie motywy to jest, na ceramice to jest bardzo, bardzo, bardzo gdańskie. I ten kolor, tę paletę barw w niebieskościach, od kobaltu do jasnego błękitu, pani Anna Konkol przyniosła w ten haft właśnie zwany Szkołą Gdańską. Ja widziałam kilka prac wydzierganych w Szkole Gdańskiej, wyhaftowanych. Powiem wam, że jest to bardzo piękne i naprawdę na obrusach, na serwetach przecudnie, na bluzkach przecudnie to wygląda. Motywy w hafcie mamy rozmaite. Bogactwo tych motywów w hafcie kaszubskim wynika z tego, co tutaj na Kaszubach można znaleźć, czym można się inspirować roślinnością, ale także bardzo dużo motywów jest zapożyczonych właśnie przez wpływ haftu klasztornego, który troszeczkę z innych źródeł czerpał motywy, bo zawsze szkoły przyklasztorne i rękodzielnicze, rzemieślnicze szkoły przyklasztorne zawsze czerpią z symboliki religijnej. Symboliki religijnej, która de facto czerpie, ma swoje źródło w kulturach pogańskich z różnych rejonów świata i z różnych rejonów Europy. Więc to jest tak, że w tych takich wymyślanych motywach przyklasztornych, czy to w malowanych księgach, czy to właśnie w hafcie, czy to w innych rękodzielniczych technikach, to jest taki miks kulturowy Europy po prostu. Więc tutaj też mamy właśnie chociażby owoc granatu, tak, który jest. No skąd miałby się to wziąć w Polsce granat? No, to jako egzotyczny owoc tylko i wyłącznie. Natomiast zaczerpnięte z mitologii, gdzieś tam przewałkowane przez wierzenia chrześcijańskie, jako owoc, symbol płodności, prawda, jest na przykład w hafcie kaszubskim.
Co Wam chciałam jeszcze powiedzieć? Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, bo zapomniałam o jednej rzeczy, że szukając informacji o haftach kaszubskich, spotkałam, wiecie, ja tak lubię sobie pogrzebać, i lubię mówić nie tylko o jednym, ale lubię mówić o kilku rzeczach. I zaczęłam sobie grzebać. I słuchajcie, jak zaczęłam szukać o tych norbertankach w Żukowie, to teraz ciekawostka dla frików historycznych, słuchajcie, bo to będzie bardzo ciekawe, dla mnie jest mega ciekawe. Zaczęłam czytać, co one tam haftowały, te zakonnice, zanim zakon został zlikwidowany, zanim zaczęły uczyć lokalne kaszubki haftu czepcowego. Co one tam haftowały? No haftowały różne rzeczy, słuchajcie. I w klasztorze, że Norbertanek w Żukowie, była taka sekcja muzealna, gdzie przechowywano różne artefakty właśnie związane z klasztorem i związane z historią. I wieść gminna niesie, że w zbiorach klasztoru była szata liturgiczna, haftowana przez zakonnicę, przerobiona z płaszcza księcia pomorskiego Świętopełka. To dla tych, którzy nie wiedzą, to jest XIII wiek. Świętopełk żył w XIII wieku. XIII wiek, szata księcia Świętopełka była w zbiorach muzealnych klasztoru Norbertanek w Żukowie. Podobno jest przekaz ustny, że ktoś ją widział jeszcze za szklaną gablotą w 1935 roku, a teraz, po wojnie, podobno jest w magazynach, w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Jestem bardzo ciekawa. Podobno wiele takich eksponatów jest poukrywanych po muzealnych piwnicach i magazynach. Ja Wam powiem, że teraz jak już usłyszałam, że z XIII wieku szata haftowana ręcznie przez norbertanki, które były tym zarzewiem powstawania tych tradycji hafciarskiej na Kaszubach i dzięki temu tak naprawdę to się rozlało od 1906 roku, od momentu, kiedy Teodora Gulgowska zaczęła w ogóle promować hafciarstwo, no to ja jestem mega, mega ciekawa, jak ta szata wygląda i chciałabym ją kiedyś zobaczyć, chociażby na wystawie krótkookresowej. Natomiast Wy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają hafty wykonane współcześnie oraz jak wyglądają hafty wykonane historycznie, czyli z okresu działalności Teodory Gulgowskiej, wpadajcie do końca lipca, słuchajcie, w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Ratuszu Staromiejskim jest wystawa opowiadająca o tym, jak Teodora promowała, wymyślała i tworzyła haft wdzycki, szkołę wdzycką haftu kaszubskiego i jak to wszystko wyglądało. Bardzo ciekawe opowieści o tym, jak hafciarki współpracowały, jak utworzyły spółdzielnie. Taki protip, że w pewnym momencie, słuchajcie, wokół wdzyc i w okolicznych wioskach zawodowo jako hafciarki pracowało prawie 100 kobiet. Więc jak widzicie, to była nadal jest bardzo dobre źródło zarobku dla osób, które to wykonują. I tradycja utrzymywania tego rękodzieła, mimo że jest to rękodzieło ludowe, dosyć świeże, no bo nie oszukujmy się, 1906, 120 parę lat temu, w zasadzie z upływem czasu trochę to nabiera takiego historycznego sznytu i tradycyjności. Natomiast no, nie jest to haft wymyślony w wieku XV czy XIV, aż tak głęboko ta tradycja nie sięga, natomiast jest to piękna tradycja. Ja się bardzo cieszę, że były osoby, które podjęły się tego wyzwania i wypromowały Kaszuby jako taki bardzo charakterystyczny region, który ma własny wzór hafciarski, którym można zdobyć przeróżne rzeczy i że to weszło do popkultury i Wy wszyscy wiecie, jak mówię haft kaszubski, to Wam przed oczami zaraz staje konkret, prawda? Więc super, zapraszam Was do Gdańska, do Nadbałtyckiego Centrum Kultury na wystawę, no i do Wdzyc, koniecznie do Wdzyc, do Parku Etnograficznego, bo tam jest przepięknie, przecudnie i można bardzo dużo się nauczyć i bardzo wiele się dowiedzieć o tym, jak przed pierwszą wojną światową Kaszubi funkcjonowali, jak wyglądała codzienność Kaszubów. Więc zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Pa!